Moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy ciąg dalszy tutaj walki. Powolutku przechodzimy do tekstu, tak? Do tekstu to może jeszcze prawie, bo chcielibyśmy te zupełnie elementarne zagadnienia wstępowe, czyli te typowe kto, kiedy, gdzie, do kogo przynajmniej poruszyć. I w związku z tym musimy do tego przejść. Okej. Tytuł tej całej sekcji dużej nie jest przypadkowo taki, bo Ewangelia Łukasza nie bardzo ujawnia się nam w całej jakby okazałości, jeśli chodzi o tło, w jakim powstaje, tak? Zacznijmy od sprawy autora, czyli kto. Tradycja w zasadzie jest zgodna, że uznając za autora Ewangelii Łukasza, o którym mówi sam Nowy Testament, wspomina go Ireneusz, fragment kanonu Moratoriego, tam z II wieku, i Eusebiusz na przykład. Dodają do tego, że pochodził z Antiochii Syryjskiej. Antiochia Syryjska to jest dość ważna miejscowość w swoim czasie. To było trzecie miasto po Rzymie i Aleksandrii w Cesarstwie Rzymskim. Od początku była tam bardzo liczna diaspora żydowska i po pojawieniu się chrześcijaństwa, no, w takim dość naturalny sposób tam się pojawiło się również chrześcijaństwo. Także takie mamy mniej więcej wstępne świadectwa. Mamy również informację, że Łukasz prawdopodobnie był właśnie lekarzem. Imię Łukasza pojawia się w listach Pawła. I poznajemy tam, że towarzyszy Pawłowi w różnych momentach jego służby, w różnych miejscach. Włącznie z drugim Tymoteusza, co jak wiemy, no jest jakimś takim ostatnim listem Pawła i tutaj Paweł jest u kresu swojej misji. Tylko Łukasz jest ze mną, tak? Więc widzimy Łukasza w dość ważnych momentach. Oprócz tego mamy wzmianki w Dziejach Apostolskich, które również uchodzą za księgę autorstwa Łukasza, w których autor tego tekstu zmienia formę pisania na pierwszą osobę liczby mnogiej. Gdyśmy, przybyliśmy, odpłynęliśmy i to w dwóch przynajmniej miejscach takie coś spotykamy. I to jest właśnie też świadectwo, brane jako świadectwo, że Łukasz towarzyszył Pawłowi w jego podróżach, przynajmniej w części. Dobrze. Kim był autor? Grek czy może Żyd? Zdecydowana większość uznaje, że Łukasz był Grekiem. Problem stanowi ocena działań literackich tego pana. Otóż okazuje się, że analizy tekstu wykazują, że Łukasz świetnie się orientuje w Septuagincie, w ogóle w Starym Testamencie. No, pojawia się pytanie, skąd ta jego biegłość. Po drugie, dużo semityzmów, niezła orientacja w środowisku przywódców Izraela. No, stąd pojawiają się też pomysły, może jednak Żyd. Ja bym dodał ze swojej strony, facet jest mistrzem, jeśli chodzi o retorykę biblijną. Wybaczcie określenie facet, cały szacunek dla Łukasza, ale po prostu tutaj, po prostu jak czytam i patrzę, to mówię, naprawdę zna się na rzeczy. No więc pytanie, tak? No więc pytanie, skąd się był wziął nasz Łukasz?
Jest jeszcze jedna sprawa. Łukasz podobno jest zdrobnieniem od Lukios. Lukios łacińskiego Lucjusz. Natrafiamy na pewien ślad w Dziejach Apostolskich, między innymi coś takiego, że 13.1 mówi, że Lucjusz był prorokiem w zborze w Antiochii obok Pawła i Barnaby. Podobno Orygenes w sformułowaniu, które pada w Rzymian 16.21, gdzie jest również pokazany pewien Lucjusz jako rodak Pawła, czyli Żyd, Orygenes uważał, to odniesie sugestię, że po prostu Łukasz jednak był Żydem. Pewien problem stanowi Kolosan 4:10-14. Możecie sobie tam sprawdzić, jak to brzmi, dlaczego to może być jakiś problem. Jak zacząłem to czytać drugi raz, to mam wrażenie, że być może ten problem jest mniejszy. W każdym razie, rzeczywiście mamy Lucjusza Cyrenejczyka, tak? Który jest nauczycielem i prorokiem. Powiedziałbym, taka wizja startowa Łukasza jako autora ewentualnie Ewangelii, przy tym kunszcie, jaki prezentuje, no mnie by się to jakoś żeniło. Niektórzy uważają jednak właśnie na podstawie pewnych analiz tekstu, że to nie może tak być. Ja bym powiedział, że być może te analizy tekstu nie poszły w tym kierunku, w którym powinny pójść. I dlatego może pewnych rzeczy nie widać. Dobrze. Sprawa jest jakby nie do końca rozstrzygnięta, jeśli chodzi o to. Natomiast pewne fakty, teksty i pewna jakby jego świadomość, no każe się zapytać, czy to jest na przykład Grek, który się był tak zwanym bogobojny, tak? Bojący się Boga, prozelita, który po prostu wcześniej jakby nabył jednak pewnej wiedzy ze Starego Testamentu. Czy on w tak krótkim czasie od nawrócenia do powstania tych ksiąg mógł się zagłębić w nie tak, aby tak sprawnie nimi operować? No to są pytania do rozstrzygnięcia, tak, na które ja jednoznacznej odpowiedzi na pewno nie mam. Natomiast przyznaję, że jak czytam, jak widzę, jak to robi, jak jest sprawny, no to idea nauczyciela i proroka by mi po prostu bardziej się żeniła z tym, co czytam w tekście Łukasza. Dobrze. Data powstania. Brak danych, hipotezy, domysły. No, rozstrzał całkiem fajny od takich, którzy widzą napisanie tekstu Łukasza między 50 a 63, nawet do takich grup, które widzą po setnym. Dominują gdzieś takie podziały, ale nawet w źródłach takich encyklopedycznych tego typu są poprzesuwane te dominujące rzekomo trendy wśród naukowców. No więc okej, macie co chcecie. Jeśli chodzi o adresata bądź adresatów, imiennie jest wskazany Teofil, ale znowu badacze, egzegeci dzielą się na tych, którzy uważają, że to jest osoba konkretna, dostojnik, ktoś bardzo zacny w jakiejś tam społeczności, do której właśnie, w której przebywa Łukasz i do którego się kieruje. Albo ze względu na właśnie, co znaczy to imię, czyli miłujący Boga, jest to taki właśnie zwrot retoryczny do każdego czytelnika tej Ewangelii, jako kogoś, kto sięgając po to, wyraża właściwie swoją miłość do Boga, chce poznać lepiej tą naukę, którą do tej pory być może tylko miał okazję słuchać. Okoliczności i miejsce powstania, brak danych. No, bardzo mi się podoba to, że większość, dosłownie mówię, są pewni, że to było poza Palestyną. No to, czyli nawet na Marsie, co nie? Poza Palestyną, to tego są pewni. No więc mnie się to bardzo podoba, powiem wam, bo w takiej sytuacji zostaje nam tekst, czyli to, co lubię. I niech się tekst sam broni i my czytajmy go uważnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tak to nie jesteśmy bardzo porwani przez różne właśnie gry nawet, w jakiej sytuacji, który ząb bolał Łukasza, kiedy pisał rozdział ten czy tamten. No, jesteśmy od tego wolni. Dobrze. Czy pisał w jednym miejscu. Albo czy pisał w jednym miejscu, tak. Czy właśnie był w drodze, czy uciekał, czy go gonili i cała reszta.
mój punkt startowy, jaki ja przyjmuję do mojego myślenia o Łukaszu, to jest taki, że ewidentnie Łukasz ma długotrwały kontakt z Pawłem. I to jest ewidentne dla mnie. Służy mu, towarzyszy mu w dość ważnych momentach jego całej służby, włącznie z tym, że pod koniec prawdopodobnie jego życia. I to, kim był Paweł, jaka była jego droga do wiary, jaki stanowił przykład ucznia Chrystusa, skąd pochodził jego biografia, moim zdaniem ma prawo mocno kształtować Łukasza, jego pogląd co do właśnie czym jest Ewangelia, na czym polega uczniostwo, jakie są standardy tego uczniostwa. Tak? To rzeczywiście przyjmuję jako pewien punkt startowy, kiedy myślę o tym, co Łukasz robi i dlaczego pisze tak, jak pisze. Skoro nie mamy źródeł w historii, to pozostaje nam prolog. Ten prolog jest u Was w materiałach. I mamy tekst w wersji brytyjskiej, do Brytyjki, a potem pozwoliłem sobie dać taką postać bardziej poszarpaną z interlinii. Ale po to również, żebyście zobaczyli, jak rzeczy działają w praktyce, to co żeśmy rozmawiali przed chwileczką w tych konstrukcjach, po co to komu, to teraz mam nadzieję zobaczymy, jak to Łukasz zrobił już na samym początku, tak? Jak to było na początku z Łukaszem. Może ktoś przeczyta tą wersję z Brytyjki prologu. Może ktoś na głos przeczytać? Nikt? Nie ma odważnych. Dobra. To ja czytam. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofil, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Okej. Okay. Tak to jest u was? Tak jest u was. Dobrze. No więc okazuje się, że jakby zastosować również do tej wypowiedzi Łukasza to podejście retoryczne, to okazuje się, że Łukasz nie tyle tworzy taki zupełnie grzecznościowy zwrot na samym początku Ewangelii, ale pokazuje cały wachlarz jakby elementów, które stoją za tym, że w ogóle się podjął tego dzieła. Widzimy, że pojawiają się tutaj jakby jego motywacje, jego źródła, powody, dla których zdecydował się napisać. I to jest ważne, bo jeżeli to weźmiemy na poważnie, to dobrze byłoby pamiętać o tym, jakie są jego cele, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza. Mam wrażenie, że to czasami jakby dobrze brzmi ten tekst na samym początku, ale potem, kiedy już czytamy jakieś dziwne zdarzenia, jakieś opisy, jakieś zawirowania w Ewangelii Łukasza, to po prostu możemy tracić jakby perspektywę to, że to jest napisane po to, aby Teofil został utwierdzony w swojej nauce. Nie? Czy tutaj sugeruje jakąś treść nauki w tym prologu? Odwołuje się jakoś do treści nauki Łukasz? Wskazuje, o jaką treść nauki mu chodzi? Przekazali na oczy świadkowie, tak? Jakiś trawa, ale... Okej. Dokładnie nie. Piszę dość enigmatycznie, tak? Czyli ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że ten nasz tekst zostawia w pewnym sensie z niedopowiedzeniem. To, co następuje po prologu, jest potwierdzeniem tej nauki, którą on odebrał, ale dopóki nie zrekonstruujemy tego, co się dzieje dalej, to nie dowiemy się, jaką naukę ten facet odebrał, ten Teofil, tak? Dobra, to
To teraz popatrzmy, jak to wygląda z punktu widzenia takiego retorycznego. Tak? Jak widzicie, ułożyłem to w taką figurę równoległą. I pozwólcie, że skomentuję. Wy to macie tam opisane, ale ja to i tak skomentuję, no bo po prostu przecież po to tutaj przyszedłem. Zaczyna się od czego? Skoro już liczni usiłowali uporządkować opowiadanie, tak? Czyli mówi o tym, że ktoś chciał coś zrobić a propos uwiecznienia pewnych rzeczy, które się wydarzyły, tak? Pewnych zdarzeń. Na dole mamy wydało się i mi. Mówiąc krótko, zabrałem się za to i ja. Tak? Mnie się też zachciało. Potem mówi o dopełnionych wśród nas sprawach. Czyli odwołuje się do pewnych właśnie zdarzeń, tych sytuacji, które się miały miejsce, które miały być opowiedziane. Na dole przeszedłszy od początku wszystkie. Niedopowiedzenie, ale wiemy, co wszystkie. Czyli nie wszystkie ścieżki przeszedł po Palestynie i po całej reszcie, ale prześledził wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły. Tak? Potem mówi, jako przekazali nam ci, którzy od początku świadkami naocznymi. Tak? Czyli mówi o swoich źródłach, tak? Źródłach informacji. Skąd się ta informacja jakby rozeszła? Tutaj mówi, starannie po kolei ci napisać, tak? W takim razie on również bierze to i po kolei napisze wszystko, tak? To. Starannie po kolei ci napisać. Na końcu mamy i sługami stali się słowa. Ta fraza i sługami w Brytyjce jest przerzucona do wersetu wyżej. Nie tyle do wersetu wyżej, co po prostu jakby do frazy troszeczkę wyżej i troszeczkę burzy to tą jakby tą kompozycję. Ale tutaj mówiąc krótko, ci, którzy byli na początku i przekazywali to, stali się jakby sługami słowa, tak? Czy byli stali się sługami słowa. Przez to właśnie, że podawali rzecz dalej. Na dole mamy, abyś poznał tych, o których zostałeś pouczony słów niezawodności. Tak? Czyli teraz Łukasz w tej drugim szeregu pisze o sobie. Tak? I mówi de facto, ja to robię, abyś poznał te rzeczy, o których zostałeś pouczony. Jako o słowach pewnych niezawodnych. Interlinia powoduje, że język jest taki chropowaty i trochę mniej czytelny. To prawda. Niemniej chciałbym wam to jakby przeczytać od początku, a przynajmniej, bo macie te związki pokazane tam w waszych materiałach. Natomiast chciałbym powiedzieć, co pokazuje przede wszystkim Łukasz. Tak? Jak ci, którzy na początku złożyli świadectwo, stali się sługami słowa, przez to właśnie, że świadczyli, przekazali dalej, tak ja względem ciebie chcę być jak oni, przekazując ci te słowa, tak? Łukasz wchodzi w buty tych pierwszych i robi to samo, tak? Oni przekazali, on ci napisał, stali się sługami słowa, abyś poznał, zostałeś pouczony, to co ja robię, robię na ich wzór, tak? Innymi słowy, Łukasz, kierując swój tekst do dostojnego Teofila, może do nas też, mówi, chcę być jak ci, którzy byli przede mną i przekazać dalej to, co uważam, że jest rzeczywiście lekcją, nauką, która jest niezawodna, która jest pewna. Dlatego podejmuję ten cały wysiłek. Przy tej okazji w jakiś sposób no coś widzimy o samym Łukaszu, tak? Coś się dowiadujemy o samym Łukaszu. Pozwólcie, że zaproponuję wam parę obserwacji, które ja osobiście wyciągam z tego prologu. Po pierwsze, Łukasz jest świadomy wysiłku innych autorów, tak? Kiedy on startuje do tej pracy, to ma świadomość, że inni już zabrali się za poukładanie tej historii. To jest dla kogoś, kto nie podchodzi do tekstu poprzez retorykę, to określenie poukładanie może być zupełnie mało istotne. Ale w tym prologu, który mamy za sobą tutaj, oni chcieli uporządkować, a ja
chce napisać po kolei, ale mówiąc krótko inaczej, tak? Na tym polega cała gra. Łukasz ma świadomość tego, że inni podjęli próbę, poukładali tą opowieść po swojemu, a on mówi, okej, ja to widzę inaczej, uważam, że jest inny, z mojego punktu lepszy porządek, który będzie efektywniejszy w przekazaniu tego, co mam do powiedzenia i potwierdzeniu tej nauki, którą odebrałeś. To jest dla nas, moim zdaniem, wielka lekcja, bo my czasami tak chcemy, jakby nie doceniamy indywidualnych działań Boga wobec każdego z nas. Nie? Tymczasem Łukaszowi i tamtemu środowisku nie przeszkadza to, że jeden napisał, a drugi mówi, ja mam inną wizję, widzę to trochę inaczej, poukładam to i nie będzie problemu, tak? Nie będzie doktrynalnego rozłamu, tak? Nie wyrzucą mnie prawdopodobnie skądś tam, bo napisałem to, jak ja widzę, że byłoby lepiej. Dobrze. W każdym razie są różnice w porządkach opracowań. On jest tego świadomy. Sam poukłada to po swojemu. Mówi coś o swoich źródłach, czyli stawia na pierwszorzędne źródła. Na świadków słowa, na tych, którzy pamiętają służbę Pana Jezusa. Przypuszczam, że świadkowie słowa to może być na przykład ktoś taki jak Paweł, który, jak Łukaszowi pewnie wiadomo, no, z Panem Jezusem nie chodził. W sensie dosłownym, pośród apostołów. Łukasz pragnie ułożyć opowiadanie wedle takiego porządku, jaki on właśnie widzi za właściwy. Niektórzy komentatorzy zauważyli to sformułowanie o układaniu tego tekstu i mówią, że to nawet tak brzmi, podobno w Grece, podobno, nie znam się na tym, że tak jakby chciał powiedzieć, że on ma ten właściwy przepis na poukładanie tego wszystkiego. W niektórych komentarzach takie adnotacje można znaleźć. Dobrze. Czyni to po przebadaniu wszystkiego, czym dysponował od początku. Może to być jakoś polemiczne stwierdzenie względem innego opracowania. Nam polemika się jakby może nie mieścić w naszej głowie, ale w tym, że on układa po swojemu, może być również pewien wątek polemiczny wobec dzieła innego, który uważa, że ach, no chłopie, miałeś okazję i no nie zrobiłeś tego może tak idealnie. Jest dobrze, ale mogło być lepiej, co nie? My nie wyczuwamy takich rzeczy, ale może dzisiaj to zobaczymy. Mam nadzieję, nie wyrzucicie mnie z tego powodu. Dobrze, dzieło Łukasza skierowane jest do osoby, którą on pragnie utwierdzić co do tego, o czym do tej pory był pouczony ustnie. Łukasz przekazuje przesłanie, mając przekonanie, że jest w nim zawarta dla Teofila niezawodna nauka. Dobrze, czy są z tego dla nas jakieś lekcje? Jakieś tutaj już wymyśliłem. Wcześniej już wam powiedziałem, ale dla mnie lekcja odnośnie Łukasza jest taka. Łukasz jest przywiązany do słowa. Bezwzględnie widzi jego żywotny wpływ na życie osoby, która chce iść za Chrystusem. Widać u niego odpowiedzialność i troskę za innych, połączoną z takim szacunkiem i poświęceniem. Bierze się za ciężką pracę, bada rzeczy, a potem pisze. I powiem wam, ja nie wiem, ile on to pisał, ale im dłużej się temu przyglądam, to mam wrażenie, że no nie był w stanie tego po prostu napisać po prostu szybko, bo jest to tak jakby wysublimowanie, że tak powiem, przemyślana konstrukcja i pomysł na opowiedzenie tego wszystkiego, co opowiada. Więc widzę Łukasza jako kogoś takiego, poza tym widzę, że jest gotowy do poniesienia wysiłku, tak, żeby przekazać rzecz drogocenną. To jest dla mnie ważna lekcja. Pytanie, jakie my tam mamy widełki z wysiłkiem, kiedy chcemy coś czymś cennym się podzielić. Zasygnalizowałem to, ale może tego tak nie nazwałem. Widzę u niego odwagę zaufania Bogu, uczynienia czegoś według osobistego prowadzenia, tak? Czyli to, co on właśnie mówi. Inni poukładali, a ja to poukładam tak, jak mnie Bóg prowadzi. I będzie dobrze, tak? Nie będzie problemu. Poza tym widzę przywiązanie do tych, którzy byli wcześniej, tak? Pójście śladem innych, drogą świadków słowa. Czasami tak bardzo podkreślamy ten taki indywidualistyczny rozwój z Bogiem nasz,
że no, umyka nam być może bardzo ważna rzecz, że naśladowania Jezusa w bardzo dużym stopniu uczymy się poprzez oglądanie innych, tak? Którzy są obok, którzy byli wcześniej, czy to są osoby bezpośrednio nam znane, czy też być może czytamy o nich. Ale to jest bardzo ważne jakby takie demonstracyjne odcinanie się od tego, że ja będę, nie muszę na innych patrzeć, może nie być zdrowym objawem. Dobrze. Okej. Czy macie jakieś pytania? Milczenie owiec. Dobrze. Kolejny odcinek, przerwę mamy za sobą. To przechodzimy do struktury. Przechodzimy do struktury. Dlaczego się zajmujemy w ogóle strukturą? Mówiłem o tym. Ktoś pamięta? Po co nam struktura danej wypowiedzi? Po co nadajemy strukturę naszym wypowiedziom, jak musimy napisać jakieś rzeczy, na przykład listy musimy napisać. Musimy... Aha. Na przykład. Albo podsumowujemy coś, tak? Okej. Okay. Czyli mamy jakiś ciąg argumentacji, bo to. W rezultacie odbijamy się. Koniec. Chcemy, nie chcemy, kupujemy, nie kupujemy. Mhm. Tak. W naszym przypadku interesują nas jakby no, dwie rzeczy, które są ze sobą spokrewnione, tak? Konstrukcja zawsze wpływa. Konstrukcja tekstów, które nie są trywialnymi tekstami, no instrukcja, no obsługi dyktafonu, no cokolwiek, tak? Teksty, które coś włożył jednak, aby coś zawierały treściwego, zawsze ich konstrukcja ma związek z ich przesłaniem. Po drugie, i to jest dla nas ważne, bo jak wiemy, bez kontekstu są tylko preteksty, nie ma faktycznie możliwości odczytania znaczeń wypowiedzi, to konstrukcja, budowa, kompozycja daje możliwość ustalenia różnego rodzaju granic w tekście dla lokalnych jego kontekstów, poszczególnych wypowiedzi i w każdej skali organizacji tekstu. Tak? Jeżeli wiemy, gdzie się argumentacja zaczyna, gdzie się kończy, to w tym momencie poszczególne wypowiedzi w tych granicach są umieszczone w jakimś kontekście. I tak dalej, i tak dalej. Stąd właśnie budowa, która się jest jakby potem oddana właśnie granicami wewnątrz tekstu, jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Jeżeli nie potrafimy sobie z tym poradzić, to mówiąc krótko, chodzimy troszeczkę po danym tekście po omacku. Okazuje się, że Ewangelia Łukasza jest olbrzymim wyzwaniem dla profesjonalistów i nie tylko. Mogę przypuszczać, że nie, dla nieprofesjonalistów tym bardziej. Gdybyście zrobili przegląd komentarzy, jakie są podziały, pomysły na podziały tego tekstu, czyli ustalenie tych granic, tak? Czyli ustalenie tych kontekstów, tak? wewnątrz tej Ewangelii. Ja tutaj przytoczyłem 4 przykłady przy takim podejściu nieretorycznym, linearnym. Tak? Zwróćcie uwagę przynajmniej, nie będziemy wchodzić w ogóle w szczegóły oczywiście, ale chcę, żebyście zobaczyli. Wszyscy to są jakby pracownicy naukowi, tak? I oni różnią się już na poziomie ustalenia, ile głównych części ma tekst. Nie jak się tym już tam drobiazgi, tak? Czyli będą słowo przesuną tam, czy wezmą jakiś wariant, czy go nie wezmą. Ile głównych części w ogóle ma tekst, tak? Tutaj pierwszy Kodasiewicz, nie żyje już, o ile dobrze pamiętam, widzi 3 oprócz prologu, tak? Następny widzi 4. No to nie jest tam na sobie tuż, no, ale 4. Następny już widzi tylko 9, potem widzi 7, tak? Tylko główne części. Nie pokazuję wam tego, żebyście tam zaglądali do środka. Możecie sobie wziąć dowolny inny komentarz i zobaczyć akurat na kogo traficie, co nie? To było dla mnie bardzo frustrujące doświadczenie, kiedy właśnie, jak mówię na początku, musiałem napisać pracę z Łukasza, tak? Bo co wziąłem komentarz, to miałem inne rozwiązanie. Mówię, no to jak ja mam napisać, tak? Ja jestem dopiero na studiach, a nie robię doktoratu, tak? Pokazałem wam 2 książki.
z ujęciem retorycznym, tak, te dwie, i ci panowie mają z kolei taki pomysł, tak? Jeden widzi dwie główne części i tutaj pięć i pięć elementów, tak, jakieś tam części opowiadane, a drugi widzi cztery części, tak, główne. Jakbyście zajrzeli do środka do tego, to nie będzie to mieć nic wspólnego z tym, tylko, tak jak mówiłem, w pewnym takim 5-procentowym objętościowo obszarze zbliżają się trochę do siebie. To jest wszystko. Taki jest efekt. Ile mamy po śmierci Pana Jezusa? Tak, pi razy drzwi? Tak. Po śmierci Pana Jezusa jakieś 2000 lat mamy, co nie? No, niech ta Ewangelia powstała tam 70-80 lat, tak? No, intensywnie niech się zajmują takim badaniem rzeczywiście tego tekstu, no, no 150 lat, 200. I jesteśmy w takim miejscu, jeśli chodzi o Łukasza. No, upraszczam strasznie, ale to chodzi o to, żeby potem żeby wyszło na to, że ja jestem niezły, wiecie. Ale taka jest rzeczywiście sytuacja. Dlatego nie dziwcie się temu, co napisał w komentarzu takim swoim, ostatni taki nowy komentarz biblijny, pan Franciszek Mickiewicz. Ściśle rzecz biorąc, trudno znaleźć dwa komentarze proponujące identyczną strukturę literacką Ewangelii Łukasza. Rozumiecie? Z jakim tekstem pracujemy? Tak? Jak rzeczywiście Ewangelia Łukasza musi być trudnym tekstem, skoro ludzie, którzy mają naprawdę nie tylko zdolności, ale określone wykształcenie, no, warsztat, tak? No, lądują w takim miejscu, jakby nam serwują coś takiego, bo to musimy czytać, więc wyobraźcie sobie, że teraz chcecie coś ustalić i teraz według jednego będziecie w takim kontekście, według drugiego takiego, a ile będziecie mieć kontekstów, ile będziecie mieć komentarzy, tyle będziecie mieć kontekstów. Dobra. To jest jakaś księga, która nie sprawia takich kontrowersji? Łukasz w mojej wersji w ogóle nie sprawia kontrowersji. Nie, chodzi mi o to, bo powiedziałeś, że Łukasz tutaj Są takie, których ewidentnie można mówić o tym, że większościowo się z tym zgadzają. Bywają takie księgi. Może, ale po prostu to nie jest tak, że rzeczywiście każda jedna jest aż tak wyprowadza ich z równowagi. Nie. Przy wielu psalmach jest duża zgoda. Tak, przy wielu psalmach na przykład podobno jest duża zgoda. No. Okej, okay, ja po prostu... W Ewangelii moim zdaniem wszystkie są trudne, bądź trudniejsze. Ale no, chodzi o to, żebyśmy podgrzali atmosferę, że rozmawiamy o czymś ważnym. No czemu psujesz? Aniu, no przecież wiesz. Okej, dobrze. Nie, Ania ma rację. Po prostu naprawdę teksty, z którymi obsujemy, są po prostu zaawansowane literacko. W tym sensie, że ktoś po prostu bardzo, mówiąc literacko, po prostu od strony warsztatu, tak, że pisząc rzeczy, angażując tą specyficzną retorykę biblijną, pisze tak nie dla współczesnego umysłu, że mamy duży problem się przez to przegryźć, tak? I bez określonych wskazówek po prostu się możemy w tym nie tylko pogubić, ale też zniechęcić. To jest doświadczenie nie jednej osoby. Dobrze. Pozwólcie, że troszeczkę skomentuję te trudności, które przychodzą pojawiają się w ogóle przy czytaniu Ewangelii i które, jak sądzę, mogą rzutować na to, że taki mamy obraz. Kilka rzeczy chciałbym po prostu tutaj wam zaproponować. Wiem, że to może być dla was niby teoretyczne, ale jeżeli się nad tym zastanowicie, to być może uchylę trochę rąbka tajemnicy, dlaczego wasza lektura może być trudnym doświadczeniem, bo być może dla niektórych z was przeżywacie być może coś takiego, że czytacie i nie wiecie właściwie, jak sobie z tym tekstem poradzić, a podobno Ewangelia to podstawa i tak dalej. No, w jakim sensie podstawa to podstawa, ale to nie znaczy, że ten tekst jest prosty. I właśnie, więc w kilku krokach pozwólcie, że skomentuję te trudności, na jakie trafiamy, kiedy zabieramy się za lekturę Ewangelii. Po pierwsze, mam wrażenie, że padamy ofiarą, przynajmniej zwykli czytelnicy, takiego nastawienia, że właśnie Ewangelie to są teksty proste. Jakby no z definicji, tak? To są takie ewangelizacyjne, fajne wersety tam znajdziemy, nauczymy się ich i naprawdę z górki. Ewangelie Jana,
używamy no, na potęgę do różnych celów misyjnych, zapamiętywania wersetów i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś się, mam wrażenie, wytworzył taki pogląd, że te Ewangelie po prostu są proste same w sobie. Tymczasem one są relatywnie późnimi tekstami. Późnimi przynajmniej w stosunku do listów. Tak? I mamy prawo podejrzewać, że tam w nich zawarta jest raczej rozwinięta refleksja teologiczna i bardziej właśnie rozwinięte różne koncepcje, które owszem, podane może w sposób taki na pierwszy rzut oka trywialny, jednak z trywialnością nie mają nic wspólnego. W związku z tym, zakładając rzeczy proste od takiego tekstu jak Łukasza, nagle lądujemy w miejscach, których po prostu no, nie rozumiemy. Raz nie rozumiemy i drugi raz nie rozumiemy, nie wiemy właściwie, dokąd to wszystko zmierza, tak? Bezpieczniej będzie dla nas, jeżeli założymy, że te teksty nie są takie proste, że bierzemy się i czytamy teksty nie tyle może bardzo trudne, chociaż są bardzo trudne, ale takie, które wymagają od nas rzeczywiście intelektualnego zaangażowania i wejścia w te teksty. Nie takiego po prostu traktowania ich jako rzecz do łyknięcia na raz, dwa, trzy. Po drugie, Ewangelie, mam wrażenie, że się wpisują w niemałym stopniu w mądrościową tradycję wypowiedzi Biblii. I teraz wymienię parę takich elementów, które tutaj one się pojawiają, które jakby psują nasze poczucie ciągłości tekstu, tak? Czyli kiedy mówiliśmy o tych odnajdywaniu granic w tekście, tak? No to jest pytanie, gdzie postawimy granice dla lokalnego kontekstu. I teraz te czynniki, które wymieniam, to są właśnie takie, które jakby zaburzają nam zdolność postawienia tych granic we właściwym miejscu, tak? I teraz coś takiego. Właśnie ta mądrościowa tradycja wypowiedzi biblijnych polega na tym, że autorzy wielokrotnie po prostu z definicji nie chcą powiedzieć rzeczy wprost, ale posługują się grą, zagadkami. Mówią, jak może sobie zresztą przeczytać, jak brzmi z Księgi Przypowieści wersety 5 i 6. Może ktoś przeczytać? Tak. No, kiedy mamy tekst, który ma nas uczyć, jak żyć, to po co nam zagadki, tak? No po co nam zagadki? Niech ktoś powie kawa na ławę i od razu idziemy do działania, tak? Tymczasem ta tradycja właśnie ustawia odbiorcę zupełnie w innej pozycji, tak? Masz się wysilić intelektualnie. Masz pokojarzyć rzeczy, które ja daję ci tylko obok siebie, które ci daję przed oczy, ale po twojej stronie jest praca. Masz się skupić, znaleźć nici łączące i wyciągnąć lekcje. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne, bo nagle po stronie odbiorcy jest duża część pracy, która jest do wykonania. To jest zupełnie jakby inna szkoła niż to, co mamy w szkole, tak? Nam się podaje, jest tak, jest tak. Kiedy jest mowa w Biblii o nauce, w wielu wypadkach właśnie podprowadzani bywamy, tak, do czegoś, ale to po naszej stronie jest rzecz, aby dopiąć, skojarzyć, wyciągnąć określony wniosek. Autorzy no, z definicji funkcjonują tak, że odbiorca jest też kreatorem. Oczywiście kreatorem tego, do czego po prostu powinien dojść, ponieważ dostał pewne przesłanki określone. Jeżeli tego nie jest w stanie robić, no to mówiąc krótko, jeszcze nie dorósł do określonych lekcji. Tak? Ale z definicji Jezus w Ewangeliach pojawia się wielokrotnie właśnie jako mędrzec i nauczyciel, i jako prorok. W związku z tym jego wypowiedzi mają wielokrotnie właśnie taki charakter. Nie wprost, uwikłany,
przez zdania takie właśnie, które po prostu nas jakby zabijają, stawiają w miejscu i musimy o tym myśleć. I dobrze. Tylko właśnie powinniśmy o tym pomyśleć i nie zostawić tego, mówiąc krótko, nie rozumie i koniec. Właśnie, bo to jest dane po to, aby ktoś pomyślał. Taki sposób nauczania nie jest typowy dla współczesnego czytelnika Ewangelii. Zakładamy, że po prostu otrzymamy przepis, zasadę, doktrynę, co uczynić, w którym momencie. Czasami właśnie podchodzimy że do tego, że Ewangelia no, powinna być bardzo, bardzo wyrazista w swoich oczekiwaniach wobec nas. Tymczasem wypowiedzi Pana Jezusa bardzo często takie nie są. Dobrze. Inna przeszkoda, która stoi na drodze do tego, żeby widzieć rzeczy albo razem, albo właśnie postawić granice, to jest w ogóle to, że w tej myśli żydowskiej wypowiedzi często są stanowiące tak naprawdę całość, składają się rzeczy z części, gdzie dochodzi do zestawienia obok siebie różnych historii. Tak? Czyli mówiąc krótko, ktoś chce mi coś powiedzieć, tak? I nagle mówi rzecz jedna, która jest jakąś całością, rzecz drugą, która jest całością, czasami powie, że trzecią. I czasami pomiędzy nimi następuje jakiś łącznik, powiedział też coś tam, tak? A czasami nie ma. Dla nas, my jesteśmy czasami wtedy pogubieni, tak? Czy ta druga wypowiedź to jest jeszcze na temat? Czy to się z tym łączy? Czy to już jest na inny temat? O czymś innym? Hebrajska forma perswazji, czy wypowiedzi jest właśnie taka, że często posługuje się zestawieniami myśli, ale też bardziej złożonych jakichś wypowiedzi, które razem mają zostać objęte i wyciągnięte z nich razem wniosek, określony odpowiedź na jakąś sytuację i tak dalej. Tutaj podałem Wam parę adresów przykładowych z Ewangelii Łukasza. Możemy sobie przeczytać te 12 wersetów z rozdziału 12, to myślę, że zobaczycie, jak to wygląda. Dobrze? Może Krzysiu przeczytasz? Możesz? Dobrze. 12:1 do 12. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrócić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele w rubli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś się zaprze mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagogi i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I Krzysiu się śmieje. I daje wam przykład. Jaki przykład dajesz, Krzysiu? Czemu się śmiejesz? Bo tak się wydaje, że tu jest 5 różnych wątków i tak jeden werset na jeden temat, 2 wersety na inny temat, później znowu werset na inny temat. I takie w zasadzie okay, nie tego logicznego rozwoju. Mam... Proszę? Nie, nie był. Jeszcze na tych nie był. Ale mam nadzieję, że to jakby czytelny przykład, dobra ilustracja do tego. To samo macie w tekście 15 rozdziału Łukasza. I to jest to, że w tym momencie człowiek musi dokonać sam
oceny, czy w którym momencie Jezus wypadł z jednego kontekstu i wpadł do innego. Czy już mu się coś pozmieniało? Coś się zdarzyło, że jakby no, ptak przeleciał, więc zaczął się zajmować ptakami? Potem duch zawiał, więc zaczął mówić o duchu? A potem jeszcze o prześladowaniach. No więc... są konkretne rzeczywiście powody, dla których my, nasz współczesny umysł, tak, i nawyk czytania rozbija się w wielu momentach, kiedy dochodzi do spotkania z tekstami ewangelicznymi. Jeżeli zrozumiecie to, że metoda zestawiania ze sobą obok siebie różnych wypowiedzi, które nie są na różne tematy, ale są na jeden temat, to jest technika tamtych nauczycieli, tak? Technika Pana Jezusa, to łatwiej wam będzie uchwycić rzeczywiście kontekst. Ale to zjawisko jest tak, tak mocną pułapką, że i specjaliści się na to dają złapać, tak? Dobrze. Kolejny element to jest jakby, no on się z tym, wiążą się te wszystkie elementy, więc tutaj mam nadzieję, że po prostu to widzicie w sposób wyraźny. To jest w ogóle sztuka mówienia o rzeczach nie wprost. Tak? Dla nas chcielibyśmy, żeby właśnie była powiedziana w sprawach kawa na ławę. Mówiliśmy o tym mądrościowym sposobie, mądrościowej tradycji ze Starego Testamentu, ale... dla nas po prostu wielokrotnie po prostu zadajemy pytanie wobec Ewangelii. No to czemu Jezus tego nie powiedział prosto, tak? Czemu Jezus nie nazwał rzeczy tak albo inaczej? Bo taka jest tamta tradycja. Bo taka jest właśnie taka kultura nauczania w tamtym miejscu, w tamtym czasie. I perswazja w Biblii różni się od wypowiedzi typowo apologetycznej, tak? Objaśniającej, obroniącej, uzasadniającej pewnej tezy. Perswazja w Ewangelii Łukasza, i nie tylko w tej, nie jest bliska opisowi naukowemu, gdzie przesłanki, warunki, ograniczenia i wnioski muszą zostać zebrane razem i wyartykułowane wprost, jasno, jedna po drugiej. W argumentacji naukowej nie ma miejsca na pozostawienie czegoś domyślności odbiorcy. Rzeczy muszą zostać nazwane prosto i konkretnie. W tekście Łukasza argumentacja, jej element rzeczywiście ważący, jest zwykle jakby ukryty. W istocie nie jest ukryty rzeczywiście, ale nie jest podany tak, jak oczekiwałby tego współczesny człowiek, który czasami po prostu sięgając po Ewangelię, spodziewa się książki Instrukcja obsługi chrześcijaństwa dla opornych. Tak? No, Ewangelia nie jest tego typu tekstem. Tak sprowadzamy czasem tekst Biblii do takiego poziomu. Sprowadzamy tak na cele ewangelizacyjne, popularyzatorskie. To się zdarza, tak? Jednak gdy mówimy o uczniostwie i chcemy się uczyć tego uczniostwa, no to musimy przekroczyć jakby ten popularny sposób posługiwania się tekstem ewangelicznym i musimy wejść na inny poziom dyskusji i wnikania w te teksty. Dobrze. Oczywiście do tego mówienia nie wprost, do tego mówienia poprzez zestawienia, poprzez te zestawienia, które są niesygnalizowane, wpisuje się również ta retoryka hebrajska, która łączy, buduje w skali makro również tekst właśnie w takich układach paralelnych i pomiędzy nimi, w tych dużych obszarach tekstu, dochodzi do różnego rodzaju dialogów, tak? Więc to się wpisuje w to, nie mówienie jakby wszystkiego naraz, wszystkiego poprzez jedno proste stwierdzenie, ale potrzebne przeważnie jest po stwierdzeniu czegoś raz, potrzebne jest jeszcze coś innego, aby sens był wyraźniejszy, pełniejszy, nieuproszczony, co najważniejsze, tak? Dobrze. Mamy jeszcze jeden taki zupełnie już trywialny i techniczny problem z Ewangelią Łukasza. Problem w tym sensie, że no my go mamy, tak, bo nie rozumiemy klucza, jakim Łukasz się posługiwał. To jest bardzo liczne powtórzenia różnych tematów w Ewangelii Łukasza. Tak?
jeżeli coś się powtórzy, no to my widzimy, o, tu się powtórzyło, no to może to się to jakoś z tym łączy, może to są jakieś granice, tak? Może to jest jakaś klamra dla jakiejś wypowiedzi. Tymczasem Łukasz nas zabija. Zabija, robi to z premedytacją. Nie wiem, czy się tym bawił, czy się nie bawił, ale wybrałem tu sobie tutaj tylko kilka takich motywów, tak? I adresy, w których się pojawiają. Na przykład pierwszeństwo, wywyższanie się. No tylko tam kilka razy, tak? Modlitwa, pouczenie, wezwanie do modlitwy. No tutaj, oczywiście sama modlitwa jest jeszcze więcej, bo chyba nie wypisałem wszystkich tych momentów, kiedy się Jezus modli. Modlitwa jako czujność przed upadkiem. A, to już modlitwa nam się pojawia większa. Jerozolima jako cel drogi. Tylko tyle. Pojawienie się aniołów. Proszę bardzo. Prześladowanie, odrzucenie Bożych sług. Tylko tyle. Obłuda pokolenia. Znak dla pokolenia, ogólna negacja, ocena, negatywna ocena pokolenia. Tylko tyle. Przeciw obłudzie. Tylko tyle. Można by to połączyć. Będzie jeszcze weselej. Bogactwo, pieniądze, stosunek do niego. No tylko tyle, tak? Zapowiedzi o wydaniu Jezusa, cierpieniu i śmierci. No, tylko tyle. Sąd nad pokoleniem. Okej. Jak ktoś chce większy spis, to mogę, mam tutaj jakieś coś wydrukowane, tak? I teraz, kiedy ktoś przy naszym typowym myśleniu mówi, no to, a może się z tego da coś połączyć, tak? Może nam się to jakoś domknie, tak? No to ja wam życzę powodzenia, ale jakiś klucz musicie znaleźć, tak? Co z tym fantem zrobić? Także nie dziwcie się, że naukowcy szukający powtórzeń bardzo konkretnych, słownych czasami, no mają ciężki orzech do zgryzienia. Jeżeli do tego dołożymy powtórzenia sytuacyjne, Jezus w Ewangelii Łukasza jest przynajmniej ileś razy w synagodze i uzdrawia. Może 3, może 4 razy, co nie? Kiedy mówi o jakichś tam drzewach, które są obrazem właśnie owocowanie, nieowocowanie, jeśli chodzi o pokolenie. Też, no powiem wam naprawdę, jest tego mnóstwo, już nie mówiąc o pewnych identycznych schematach. Biada się pojawia w różnych miejscach, tak? No, no dobra, wystarczy, nie? W związku z tym, teraz wiecie, że jest źle, ale ja was oczywiście wyprowadzę z tego i wtedy już będzie wszystko bardzo dobrze. Żartuję sobie, ale prawda jest tego typu, że rzeczywiście, jeżeli się zastosuje do pewnego materiału nieadekwatne narzędzie, nie ma żadnej szansy na sukces, tak? Szlifierką, no prawdopodobnie czyszczenie szklanek nie wyjdzie, tak? No szlifierką lepiej się czyści inne powierzchnie. Może czyszczenie ołówka na kartce by szlifierką poszło. No może jakby się ktoś tam bardzo przyłożył. Ale prawda jest tego typu, rzeczywiście do odpowiedniego materiału trzeba stosować odpowiednie narzędzie. Mam wrażenie, że do tekstów biblijnych retoryka biblijna jest tym dobrym narzędziem, tak? Co nie znaczy, że jest to narzędzie, które można zastosować od tak automatycznie. Nie, wcale nie. Dobrze, w waszych materiałach zaproponowałem wam moją wersję prawdy, jeśli chodzi o kompozycję Ewangelii Łukasza. Na slajdzie jest to pokazany tylko kształt, tak? Prolog odcinam. Na razie nie interesuje nas, natomiast cała reszta mam wrażenie, że ma budowę koncentryczną, tak? Przy czym taka, to centrum jest bardzo specyficzne, jest bardzo rozbudowane, ale to centrum ma z kolei budowę taką równoległą, tak? To chodzi o to, żebyśmy widzieli, jaki jest ogólny kształt. Czyli innymi słowy, Łukasz nie zmierza w swoim tekście do tego, co jest tu, nie zmierza do tego, co jest napisane tutaj. Co tam jest napisane, będziemy opowiadać, więc na razie zostawiamy. Ale zmierza do tego, co jest w środku, a przede wszystkim tu. Tak? Nazwałem to wszystko supersekcją, mniejsza o to dlaczego. Ok. W każdym razie te cztery elementy, dość obszerne, stanowią jądro, punkt, do którego zmierza ze swoją nauką Łukasz wobec Teofila. Na następnym slajdzie macie wersję uproszczoną tego, co macie w swoich materiałach. W tych materiałach macie to troszeczkę lepiej podane, tak? Bardziej opisane. To, co chciałbym
powiedzieć od razu i wprost, to to, żebyśmy popatrzyli siebie na to, co jest w środku, ponieważ zaraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli do tych, do tej ramienia górnego i dolnego i przedyskutowali sobie te związki, które moim zdaniem prowadzą do takiego, a nie innego kształtu całej Ewangelii. Ale to zrobimy za chwileczkę. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak to, co się tutaj pojawia, ma się do projektu, który Łukasz zdefiniował w prologu. Tak? Jeżeli się nie pomyliłem, czyli jeżeli ta konstrukcja byłaby prawdziwa, to znaczy, że w centrum nauki Łukasz stawia wezwanie do uczniostwa. Nie tylko wezwanie do uczniostwa, ale też formację uczniów. W tych miejscach następuje skupienie uwagi Łukasza na tym, jak służba uczniów ma wyglądać. Oni są uczeni o tym, są włączani w służbę, są pouczani odnośnie standardów służby i w centrum tych dwóch rzeczy, w tych dwóch fragmentów mamy te dwa najbardziej wyraziste wezwania do uczniostwa. Kto chce być moim uczniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Dobrze, do tych tekstów dojdziemy, chociaż mam wrażenie, że one są gdzieś tutaj już przeze mnie. Jeżeli chcecie, to żebyście zobaczyli, że one brzmią bardzo podobnie, tak? Podobnie, to może byście zerknęli na 9, 23, 27, może ktoś przeczyta? Krzysiu, ty weź ty. Może druga osoba weźmie 14, 25 do 35. To jest obszerny fragment, ale on jest albo... Dobra, ale żebyście zobaczyli, że tak to wygląda. Najpierw weźmiemy 9, 23, 27. A to mam w tych materiałach? Nie, w twojej Biblii to jest. Najmocniej przepraszam. Dobrze. 9, 23, 27. Tak, to jest pierwszy tekst wzywający taki w sposób jakby no, wyrazisty do uczniostwa. Moim zdaniem jest to centrum tej sekcji, którą oznaczyłem sekcją G. Mhm. I powiedział do wszystkich. Głośniej, Krzysiu. I powiedział do wszystkich. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. I naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Dobrze, sięgnijmy teraz po 14 rozdział 25-35. Obszerny, ale ponieważ pewne wątki tam się pojawiają dwukrotnie, więc chciałbym, żeby ktoś to przeczytał i żebyśmy usłyszeli to, co moim zdaniem jest centralnymi elementami tego tekstu. Ktoś przeczyta? 14, 25, 35. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czynią już prawdę. Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją już taką pomoc do zapania jajstwa. Dobrze, mam nadzieję, że ten ostatni fragment jest bardziej rozbudowany, ale chcę wam pomóc troszeczkę złapać, w czym jest rzecz, tak?
było wezwanie do uczniostwa, potem były obrazy o budowaniu i o wojnie, tak? I potem było znowu wezwanie, tak? No, musielibyśmy wejść w studium, dlaczego to te obrazy nie są w sprzeczności, a podbudowują całość tego wezwania, ale myślę, że treść tych wezwań była wyraźnie bliska z tym, cośmy widzieli w 9 rozdziale 23-27, tak? 27, a tutaj było ten 14-25-35, tak? Mam nadzieję, że żeście słyszeli, tak? Radykalne wezwanie, wezwanie takiego radykalnego uczniostwa, wyrzeknięcie się wszystkiego, kontekst w pewnym sensie, no wręcz wyrzecenia się wręcz swojego życia, tak? Aby zyskać życie. Więc mam nadzieję, że to żeście usłyszeli. Dobrze. No nie chciałbym, żebyście byli przytłoczeni tym całym pomysłem i żebyście musieli go przyjmować tak zupełnie na wiarę. Dlatego pomysł jest taki, abyśmy przeszli sobie teraz przez te fragmenty, które stanowią sekcje kolejne, a i tak dalej. Ja będę je komentował. Wy w swoich materiałach macie taką wydruk kolorowy, tak, gdzie zrobiliśmy coś takiego. Po jednej stronie mamy sekcję z góry, a po drugiej sekcję z dołu, tak? Potem macie legendę, gdzie kolorami starałem się zaznaczać obszary o podobnym klimacie, o podobnych motywach, które pojawiają się i tutaj, żeby była jasność. Te kolory po obydwu stronach nie mówią nic o budowie tej sekcji, wewnętrznej jej budowie, ani o budowie tego. Nie mówimy teraz o budowach sekcji wewnątrz nich samych. Mówimy tylko o pewnych tematach, które pojawiają się na początku i na końcu, tak? I o to mi tylko chodzi. Poza tym, tego chyba do tej pory, powiedziałem na samym początku, kiedy mówiliśmy o tych zagadnieniach teoretycznych, tak? Interesują nas nie powtórzenia słów, tak? Ale znaczeń i pewne bliskie sobie w dwóch miejscach umieszczone konfiguracje motywów, idei, tak? To moim zdaniem buduje to, jakby tą relację pomiędzy różnymi oddalonymi między sobą partiami tekstu. W związku z tym, pozwólcie, nie wiem, czy po prostu przejdziemy sobie te fragmenty. Myślę, że niektóre z nich możemy po prostu podczytywać, ale nie chciałbym, żebyśmy czytali wszystko, bo jest 12, a o pierwszej, wiecie co? Nie, ponieważ macie kawa na ławę z mojej strony, nie zachowałem się jak Łukasz, no macie wszystko kawa na ławę, więc ja to szybciutko jakby wylistuję pewne te rzeczy, które się dzieją w poszczególnych sekcjach, a w pewnej jednej sekcji wejdziemy troszeczkę głębiej w tekst i pokażę wam wtedy właśnie na czym polega zabawa z Łukaszem i kojarzeniem jego oddalonych tekstów, dobrze? Ponieważ dostaliście materiał, to jest wasz materiał, więc możecie sobie te rzeczy, które zaznaczyłem i które wam jakoś tam podpowiedziałem w uwagach i w tabeli, przemyśleć sobie potem, no to zakładam, że tak będzie efektywniej. A teraz pozwólcie, że po prostu pokomentuję powolutku parę sekcji za parą, dobrze? Może tak być? No dobrze, no jak nalegacie przerwa, no to przerwa, no wiecie, później wyjdziemy. Dobrze.